Trzeba będzie na podstawie wersetów, albo z Biblii, albo z Koranu, one są ujednolicone, wyrwane z kontekstu, napisać w punktach, ile będą Państwo chcieli, coś w rodzaju takiego obrazu, do czego zdolna jest osoba, która sugeruje się tym, co jest tu napisane. Niechaj wróg mój wpadnie w sidła i zginie. Wtedy dusza moja będzie weselić się. Tak, to jest warunkiem pełni szczęścia, dokładnie. Nie czyńcie niesprawiedliwości, to wy nie doznacie niesprawiedliwości. Taka osoba, która zrzuca to na Boga, może jednocześnie wszystkie swoje działania usprawiedliwiać właśnie tym, że Bóg chciał, żebym tak zrobił, ponieważ Bóg czyni niby sprawiedliwość według tego. No? I nie pozbawiajcie nikogo życia, które Bóg uczynił świętym. I niech was nienawiść do jakiegokolwiek ludu nie skłania do grzechu, abyście nie popełnili niesprawiedliwości. Bądźcie sprawiedliwi. Rozpraw się, Panie, z przeciwnikami moimi. Walcz z tymi, którzy walczą ze mną. Chwyć tarczę i puklerz i powstań mi na pomoc. Niech spadnie na niego niespodziewanie zguba. Bezwzględny, przebiegły człowiek, zdolny do mściwości, wojny, walki, zabójstwa, zamachów, seksizmu, morderstwo, przemoc psychiczna, oko za oko, ząb za ząb, nieczyste zasady walki, podstęp, zasadzka, zadowolenie z krzywdy, zawiść. Mściwość, zagłada, fanatyzm, walka prowadząca do samodestrukcji, nieobliczalna jednostka. To wszystko są chrześcijanie, proszę Państwa, dla muzułmanina, który otworzy Biblię i wyrwie sobie z kontekstu, co chce. I teraz, co będzie z naszą drugą stroną? Przeczytamy, że muzułmanin to stosuje tę samą miarę do innych, co do siebie. Zdaje się na Boże miłosierdzie, przebacza w imię Boże. Ma nakaz czynienia dobra, nie zabija, szanuje bliźniego bez względu na jego wiarę. To robi każdy muzułmanin. Zdolny do tolerancji, wybaczenia, sprawiedliwości, miłości, wytrwałości, dobroci, uszanowania życia. I tak sobie będą wyobrażali chrześcijanie muzułmanów, gdyby chcieli wykonać ten wysiłek i przeczytać w Koranie, szukać nie wersetów uzasadniających zabijanie, których akurat wersetów stricte takich nie ma, tylko wersetów, które okazują miłosierdzie. Jak polskie media prezentują islam? Ileż tam jest takich uproszczeń i klisz? Trudno mówić o jednym islamie, tak jak nie ma jednego chrześcijaństwa, no umówmy się. To jest jednak pewna mozaika cywilizacyjna, bardzo niezwykła, bardzo bogata, no ale wymagająca wielu lat studiów. Z drugiej jednak strony, chyba sama wiedza też nie wystarczy, że są osoby nastawione ogromnie wrogo do odmiennego świata, mimo iż już świat znają doskonale. Tak więc z wiedzą musi iść chyba dobra wola. Paradoksalnie okres po 11 września otworzył ogromną szansę. Przy tym zalewie informacji stereotypowych, mitycznych, uproszczonych, gdzieś tam sączy się i to być może już nie sączy, bo coraz mocniejszy jest nurt właśnie informacji rzetelnych, trochę pogłębionych. Na pewno się już nie robi takich właśnie jakichś kardynalnych błędów pisząc o islamie, co po 11 września zdarzało się notorycznie. Przy okazji konfliktów, przy okazji zamachów terrorystycznych takiej fizyczności nabrał ten świat muzułmański, który do tej pory interesował nas wyłącznie jako kierunek egzotycznych podróży turystycznych. Zatrudniliśmy redaktora, który jest muzułmaninem. To pierwszy przypadek w historii gazety, która jest uważana za gazetę żydowską, gdzie muzułmanin jest redaktorem. Świetnie. Będę prosiła o narysowanie szahida, męczennika za wiarę w islamie. Tak po prostu, co Państwo kojarzą? Takie najważniejsze cechy szahida, jeżeli Państwo uważają, że takie istnieją, na tych karteczkach odwzorować. Proszę? Język niesie ze sobą ogromne dodatkowe znaczenia. Najprostszy przykład. Czy napisać bojownik, czy napisać terrorysta? Czy trzeba opatrzyć dany rzeczownik przymiotnikiem islamski, czy może nie? Czy każdy muzułmanin, którego spotykam, jest fundamentalistą? A więc czy mogę na zasadzie synonimu używać określeń muzułmanin i fundamentalista? A co ciekawe, ten ciąg logiczny, ten ciąg pseudologiczny w gruncie rzeczy rozwija się dalej. Muzułmanin, fundamentalista, czyli terrorysta.
Ja bym dodał, bo to ciekawe, o tym samym pomyśleliśmy. Ja uważam, że to pojęcie fundamentalizm muzułmański jest nadużywane i w dodatku w złym znaczeniu, bo nawet nie próbujemy się zastanawiać, co to znaczy być fundamentalistą w tym muzułmańskim czy jakimkolwiek wykonaniu. Otóż fundamentalizm w islamie jest to powrót do korzeni, do takich podstaw zupełnych, czyli jakby odrzucenie świata skorumpowanego, zrelatywizowanego, zakłamanego bardzo często, bo fundamentaliści muzułmańscy odrzucają monarchie, które są skorumpowane i które zapomniały o tym wszystkim, z czego wyrosły, które mają za nic obywateli. W związku z tym generalnie rzecz biorąc, w świecie islamu fundamentalizm nie jest niczym złym. Ja bym powiedział, jest takim ruchem obywatelskim, reformatorskim. Dla nas fundamentalizm tutaj w Europie, a jeszcze szczególnie fundamentalizm muzułmański, kojarzy się ze skrajnością. Owszem, fundamentalizm muzułmański w rozmaitych swoich formach bywa skrajny, natomiast on nie jest ze skrajnością tożsamy. Obecnie jest taka potrzeba na stworzenie jakiegoś wroga, takiego niewidocznego, nie wiadomo jaki to jest wróg. Umówmy się, to jest terroryzm. Aby utrwalić ten wizerunek muzułmanina, terrorystę, pisze się o muzułmanach w taki sposób, a nie inny, aby przekonać Amerykanina, że ta wojna jest potrzebna, więc utrwala się taki wizerunek, również w Europie. Więc zwalczanie takiego stereotypu jest bardzo trudne. Ja uważam, nie ma konfliktów religijnych między muzułmanami a chrześcijanami, a zawsze politycy wykorzystują religię dla potrzeb politycznych, zarówno muzułmanie, jak i chrześcijanie. Z moich doświadczeń pracy dziennikarza na Bliskim Wschodzie, na terytoriach palestyńskich, właśnie w tych miejscach, gdzie działa Hamas, gdzie działa Al-Fatah, gdzie działają męczennicy Al-Aqsa. Wyniosłem przekonanie, że oczywiście wokół tych aktów terroryzmu, wokół samobójczych zamachów, wokół wysadzania się na zatłoczonym targu w Jerozolimie, roztacza się taka otoczka, taka osłonka religijna. Ale główne przyczyny tkwią gdzie indziej. Główne przyczyny to jest poczucie beznadziei, brak perspektyw. To jest zagubienie się zupełne w tym świecie. To są często osobiste tragedie, strata bliskich. I tu jeszcze jedna ważna sprawa. Kiedy o tym wszystkim mówię, mogą Państwo mieć wrażenie, że staram się relatywizować te zamachy terrorystyczne, że staram się usprawiedliwiać tych ludzi, którzy mordują ludzi niewinnych. Nie, wcale nie. Staram się tylko dostrzec do przyczyn, które do tych czynów owych ludzi skłoniły. Tych czynów jednocześnie nie usprawiedliwiając. One powinny być obłożone bardzo silną sankcją moralną. Ale starajmy się zrozumieć te przyczyny, bo jeżeli chcemy walczyć z terroryzmem, to powinniśmy walczyć z przyczynami terroryzmu. I think if we are going to create a mutual tea, then we have to create a society. Myślę, że jeżeli chcemy zadbać o wspólne dobro, to winniśmy budować społeczeństwo, które będzie mogło żyć bez strachu. Powinniśmy próbować pomagać ludziom w byciu takimi, jakimi są. Mam tutaj na myśli respektowanie koloru ich skóry, okazywanie szacunku dla ich religii i seksualności. Jeśli nie będziemy postępować w ten sposób, to obawiam się, że nasze człowieczeństwo znajdzie się w poważnym zagrożeniu. Jestem dumny z faktu, że jestem Brytyjczykiem. Uważam, że jako Brytyjczycy jesteśmy ludźmi otwartymi i gotowymi do dyskusji. Wyjaśniamy wszelkie różnice i dążymy do kompromisów, które są zawsze możliwe i są w stanie zadowolić nas wszystkich. Myślę, że rozmowa, dyskusja to najwłaściwsza droga prowadząca do wzajemnego porozumienia, bo gdy znajdziemy się w sytuacji, gdzie większość społeczeństwa narzuca swoje prawa mniejszości, to ta zmuszona zostaje do walki o swoje przetrwanie. Sytuacja ta rodzi nieporozumienia, nienawiść i frustrację.